Poczekaj, nie jedz tego. Z tego co wiem, masz insulinooporność, a to oznacza, że same węglowodany to nie jest dobry pomysł na przekąskę. Okej, a dlaczego? Po pierwsze, dodanie źródła białka oraz tłuszczu zwiększy sytość twojego posiłku, a to z kolei przełoży się na to, że nie będzie chęci podjadania w ciągu dnia. Podjadanie w ciągu dnia oznacza częste wyrzuty glukozy, a tym samym insuliny. A po drugie, dodanie źródła białka oraz tłuszczu zmniejszy ładunek glikemiczny posiłku, ponieważ zarówno białko, jak i tłuszcz spowalniają wzrost glukozy i tym samym insuliny we krwi. Zatem mam w ogóle nie jeść tych malin? Oczywiście, że możesz zjeść te maliny, tylko warto do nich dodać przykładowo jogurt oraz orzechy. Dzięki twoim radom może w końcu uda mi się poczuć lepiej i pokonać insulinooporność.